Witam serdecznie na kanale Witarot. Single. Single. Osoby, które są samotne, które nie są w związku, które spędzają same ze sobą czas i się zastanawiają. Ty się zastanawiasz, co dalej w moim życiu, co się wydarzy ciekawego. No, takie na luzie czytanko dla Ciebie. Może Ci w czymś pomoże, może zauważysz coś tutaj dla siebie. No, zobaczymy, co u singli. Co u singli w najbliższym czasie, co będzie działo się u Was, moi drodzy, moje drogie. Najpierw zobaczymy, jaka jest energia, kogo dotyczy to czytanie, co od Ciebie odchodzi, co przychodzi, na co warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie. Rada. No dobrze. Jaka energia tutaj jest przedstawiona? Domko, domu, coś w domu, nie wiem, remontujesz dom, może kupiłeś czy kupiłaś dom, przeprowadziłaś się właśnie w jakieś nowe miejsce, coś z domem związanego jest tutaj przedstawione, a może chodzi o to, że świętujesz jakiś sukces wśród przyjaciół. Zobaczmy, o co chodzi. O co chodzi? Ojku. No ja mam tutaj wrażenie, że jesteś po rozstaniu jakimś. Tutaj analizujesz coś, przeżywasz. Nie wiem, czy chodzi o kobietę twojego życia, czy mężczyznę, nie wiem. Jesteś sam, czy sama. Masz możliwość rozpocząć jakiś związek, ale ty się tego obawiasz. Masz lęki wręcz, boisz się, że znowu sytuacja się powtórzy. No, widzę tutaj kogoś takiego właśnie. Dziewiątka mieczy. Właśnie te takie, zamiast się cieszyć, że zwracasz uwagę innych osób na siebie, że no, to, co sobie wymawiasz, to jest zupełnie bez sensu. No ale dobra, patrzmy. Co od Ciebie odchodzi, głupiec? Co od Ciebie odchodzi? Dlaczego głupiec? Czyli coś rozpocząłeś, jakąś nową drogę, czy rozpoczęłaś, zaczęłaś coś od zera budować. Być może rzeczywiście jesteś po rozstaniu, może po rozwodzie? Może. Czujesz się osamotniony. I tutaj widzę, że jesteś w trakcie jakby rozpoczęcia jakiejś nowej drogi. Nie wiem, czy ty się dokształcasz, czy może chcesz rozpocząć jakieś studia nawet, czy idziesz w nowym kierunku, jeśli chodzi o pracę, być może się przeprowadziłeś, czy przeprowadziłaś, to jest po prostu rozpocząłeś, czy rozpoczęłaś nowe, coś od zera, życie singla, po jakimś burzliwym związku, No, a co przed Tobą? Trójka mieczy. Trójka mieczy. Trójka mieczy. O co chodzi z trójką mieczy? Znowu mamy głupca. Dziewiątkę pentakli. I szóstkę kielichów. Co przed Tobą? Nie rozumiem tej trójki. Być może, słuchaj, no, wciąż cierpisz z jakiegoś powodu. Wciąż nie daje ci coś spokoju, coś przykrego, może coś związanego
z dzieckiem, może z tą przeszłością, bo mamy tutaj te miecze. Tutaj nie, ale w tej głównej energii tak. Są te obawy, są te lęki. Rozmyślasz, co będzie dalej. Mamy tutaj głupca. Rozpoczęłaś nową drogę i wciąż jest kontynuacja. Chcesz odejść od tego bólu, zranienia, od sytuacji, która cię właśnie zraniła, od osoby, której się, no, którą spowodowała to, w jaki sposób się teraz czujesz. I dziewiątka denarów, no, to jest takie postrzeganie siebie. Robię coś dla siebie. W końcu chcę zrobić coś dla siebie. Ale ty i tak myślisz o tej przeszłości, analizujesz ją, katujesz się tą przeszłością. Więc widzę tutaj taką właśnie energię. Niby jesteś tym singlem czy singielką, ale twoje myśli są jeszcze w sytuacji, kiedy tym singlem czy singielką nie byłaś, czy nie byłeś. Więc no tak to tutaj wygląda. Na co warto zwrócić uwagę? Zobaczcie, sąd. Sąd ostateczny. Sąd ostateczny. Sąd ostateczny. Czyli sytuacje, które dobiegają końca. Sytuacje, gdzie musisz coś w końcu zadecydować. Właśnie mamy tą dwójkę buław. Dziewiątkę była, jesteś być może po rozstaniu, po rozwodzie. Ty nie wiesz, co zrobić w danej sytuacji, jak ją ogarnąć. Nie jesteś gotów na zmiany. Warto zwrócić uwagę na to, w jakim jesteś stanie psychicznym. Warto podnieść się, zawalczyć o siebie. Warto zrobić jakiś krok do przodu, ponieważ stoisz w miejscu przez jakąś sytuację. Jakaś zrada. Zostaw to, co cię niszczyło do tej pory. Puść te wszystkie sytuacje z przeszłości i pójdź naprzód. Idź. Zobacz, tutaj są te schody do góry. Karta pokazuje, idź wysokie wibracje. Nie pozostawaj w tych niskich, ponieważ one cię wyniszczają. Zakończ ten etap w swoim życiu, ponieważ to już jest nieuniknione. Ale z ciebie singiel. Ja myślałam, że będzie tutaj sytuacja, gdzie bądź silny. Wiesz, czego pragniesz. Nie daj sobie wmawiać coś, czego nie ma. Jeżeli będzie potrzeba, powiedz słowo nie. Jeżeli się z czymś czy z kimś nie zgadzasz, bądź pewny siebie, jak ten cesarz. Chociaż dla innych jeszcze może być chodzić o to, że jeżeli skończysz tę sytuację, odejdziesz od tego, co ci nie służy, co cię dobijało, skończysz ten etap swojego życia, możesz kogoś spotkać na swojej drodze. Może to być mężczyzna starszy od ciebie, albo ty jesteś tym mężczyzną, który spotka kogoś. W każdym razie ktoś stanie na twojej drodze, kto no, pomoże ci wyjść z dołka jakby. Także kochani, głowa do góry. Ja mam tutaj wrażenie, że jesteś po jakimś rozstaniu właśnie. Jesteś singlem, ale tak może fizycznie, ale psychicznie to jeszcze nie odszedłeś, czy nie odeszłaś od sytuacji, od osób, które cię raniły. Piszcie w komentarzach, czy to czytanie do ciebie przemówiło, jeśli tak, to w jaki sposób. Oczywiście, jeżeli chcesz prywatne czytanie, zapraszam cię do kontaktu poprzez e-mail, który jest pod filmem. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się
I do następnego razu. Pa.